Jesteśmy po piątym meczu grupowym Lecha Poznań. Lech remisuje w Wiedniu z Austrią Wiedeń i niestety nie mogę po tym spotkaniu zaśpiewać, że poznańska Lokomotywa zameldowała się w fazie pucharowej, no bo niestety, patrząc z perspektywy polskich kibiców, Lech Poznań wywozi tylko jeden punkt z trudnego terenu, oczywiście w roli faworyta, grając z Austrią nie wygrywa, traci to prowadzenie w dramatycznych okolicznościach, może od tego zacznę. No generalnie ta sytuacja, w której Rebocho się potyka, gdzieś tam gubiąc rywala, no też jakby daje troszeczkę do myślenia. Szkoda, że w takich okolicznościach tracimy tą, Lech traci tą bramkę, no bo rzeczywiście były momenty. Lech grał całkiem nieźle, to znaczy w pierwszej połowie gra raczej była wyrównana, oparta na zrywach czy pojedynczych akcentach Michała Skórasia, w mojej opinii jednego z, no nie chciałbym powiedzieć bohaterów tego meczu, no bo ciężko tutaj cieszyć się z tego rezultatu, ale na pewno piłkarzy wyróżniających się. Nieźle wyglądał oczywiście Mikael Ishak, który na początku drugiej połowy wpisał się na listę strzelców i to jest też postać, obok której trzeba się zatrzymać, no bo spójrzcie tylko na tą klasyfikację. Ishak jest obecnie ex aequo liderem strzelców na ten moment w Lidze Konferencji Europy, obok Artiema Dovbyka z Dnipro, a także obok Moralesa z Villarreal, czyli naszego Lecha, grupowego rywala. Bramka wyrównująca dla Austrii Wiedeń padła, no właśnie, po indywidualnym błędzie. Bardzo szkoda tej sytuacji, wydaje mi się, że też kamyczek do ogródka Filipa Bednarka, który gdyby wyszedł, gdyby skrócił kąt, gdyby wystraszył strzelca, mógłby tutaj jeszcze mieć jakieś szanse na interwencję. Później kilka niezłych sytuacji, no przede wszystkim ta koronkowa akcja Lecha Poznań, to już jest doliczony czas gry, no i zaprzepaszczona sytuacja, niecelne uderzenie João Amarala, prosił, stał, właściwie błagał o piłkę Michał Skóraś, do którego podanie de facto nie doszło, bo tam sobie go no po prostu nie widział. Gdyby to podanie było przedłużone, to mam wrażenie, że Skóraś musiałby tutaj strzelić. Nieźle grała druga linia Lecha, to znaczy generalnie kolejosz był skondensowany mocno w środku, to jest to, o czym powiedziałem na początku, czyli raczej gra bez nominalnych skrzydłowych, oczywiście Szymczak schodzący czasami w te strefy czy Skóraś robili różnicę, ale gra była oparta w okolicy, powiedziałbym, koła centralnego. Z piłkarzy gospodarzy na pewno wyróżniłbym dwie postaci. Nieźle zagrane spotkania w wykonaniu środkowych pomocników, czyli Firca i piłkarza, który się pojawił w drugiej części meczu, czyli Drame. Piłkarz Senegalu robił różnicę, piłkarze Lecha mieli z nim problemy, no ale generalnie jak tak patrzeć na spotkanie, no to możemy się umówić, że jednak Austria, no nie chcę powiedzieć, że nie prezentuje tego poziomu co Lech, no bo też nie chcę jakby ich deprecjonować, ale widać, że to jest mimo wszystko nie ta sama półka. Żyła z błędów Lecha, żyła z tego, że sędzia tego spotkania z Anglii, pan England, swoją drogą łatwo zapamiętać, no też wydaje mi się, że momentami nie czuł tego spotkania. Była taka sytuacja, kiedy w rogu Austrii Wiedeń faulowany był de facto Rebocho, a Portugalczyk nie dość, że no jakby stwierdził sędzia, że to on faulował, to jeszcze jeden z piłkarzy Lecha, Murawski, za pretensję otrzymał żółty kartonik. W każdym razie rzut oka na tabelę, również oglądaliśmy remis w meczu Villarreal-Belczewa, tam było trochę więcej emocji, no i przede wszystkim trochę więcej bramek. Tak jak widzicie, Lech Poznań, drugie miejsce, 6 punktów. No i teraz tak, wszelkie możliwe scenariusze. Lech gra ostatni mecz przy bułgarskiej z Villarreal, natomiast HPL-Belczewa zagra u siebie z Austrią Wiedeń. No i teraz tak, kolejosz musi wygrać mecz, wówczas no, nie ma opcji, żeby nie awansował do fazy pucharowej. Jeżeli mecz zremisuje, miałby na koncie 7 punktów, no i wtedy trzeba było patrzeć na spotkanie HPL-u z Austrią, chociaż dodajmy, że HPL ma gorszy bilans bramkowy, no a przecież w pierwszej kolejności decydują mecze bezpośrednie. Tam przypomnijmy, Lech no, dwukrotnie zremisował z HPL-em, bo to były bezbramkowe remis bułgarskie 1-1 na wyjeździe w Izraelu, więc też właśnie trzeba było patrzeć na bramki, potem jest ta właśnie inna klasyfikacja. Także tutaj jeszcze raz, Lech wygrywa, awansuje na pewno, Lech remisuje, musi patrzeć na poczynania rywali, no i Lech przegrywa, najczarniejszy scenariusz, no i tym bardziej musi patrzeć na poczynania rywali. Mam nadzieję, że Austria Wiedeń tutaj wygra i Lech tak czy siak zapewni sobie ten awans, żeby wiosna była przy bułgarskiej, no i przede wszystkim, żeby jakieś polskie akcenty były na wiosnę w Lidze Konferencji Europy. Dzięki, to tyle ode mnie z tego podcastu. Austria Wiedeń 1, Lech Poznań 1. Zachęcam standardowo do subskrypcji kanału, do polajkowania tego filmu i do zobaczenia w kolejnych materiałach.